11 ważnych rzeczy w życiu człowieka poczciwego, w kolejności przypadkowej. Po pierwsze, przyjaźń. Nie mam tutaj na myśli kogoś, kto jest przy naszym ciele. Kogoś, z kim zawiązaliśmy jakąś relację, pozostając w lęku przed samotnością. Przeciwnie, mam tutaj na myśli dobroć wyższego rzędu. Mieć prawdziwego przyjaciela, czyli mieć kogoś, kto jest przy naszej jaźni. To jest wielkie osiągnięcie życia. Człowieka mieć takiego przy sobie, głęboko wsłuchanego w nas, odpowiadającego jednocześnie na nasze ukryte, głębokie potrzeby. Człowieka rzucającego światło na nasze zaciemnienie, poszerzającego nasze zdolności poznawcze i postrzegawcze. Jedynego prawdziwego kompana, który nie obawia się odrzucenia i nie obawia się lęku przed samotnością. Ten człowiek jest na drodze miłości. Wiele jednak przyjaźni wiąże się, zawiązywana jest właśnie z lęku przed samotnością i jednocześnie z lęku przed prawdą. Jeśli dwoje takich ludzi złączy się ze sobą w przyjaźni i będą się nawzajem zapłatni, będzie to związek nierozerwalny, dlatego że szczęście psychiki leży w intelektualnej i etycznej płodności. Ludzie głęboko rozumiejący zdają sobie doskonale z tego sprawę, że owa sympatia, którą się przyjaźni przypisuje, nie prowadzi z reguły do żadnego rozwiązania. Schlebianie ludzkiemu podziwowi jest bowiem aktem czystej pogardy. Wino. Jest takie łacińskie powiedzenie in vino veritas. W winie prawda. Oczywiście, że dotyczyło tego, że człowiek, który wypije, z reguły mówi coś, czego nie mówi w stanach trzeźwości. Ja osobiście takim ludziom nie ufam. Jeśli ktoś pod wpływem alkoholu się zmienia, zmieniają się jego stany emocjonalne, to nie jest godny zaufania. Wino ma służyć jednemu celowi. Oprócz tego, że jest oczywiście zdrowe i na ten temat nie trzeba już nic mówić, to ma to być pewien stymulator. Moglibyśmy powiedzieć, że wino pite w odpowiednich ilościach oczywiście otwiera naszą perspektywę myślenia. Ja bym powiedział tak, może skrótowo, ale więcej mówić nie trzeba. Wino idealnie pasuje do długich wieczornych rozmów egzystencjalnych. Kto przeżył, ten przecież wie. Idealnie pasuje do posiłków. I jest to napój drogocenny. Jest jeszcze druga rzecz. W winie prawda. Prawda w winie. I teraz wyobraźmy sobie, że ktoś rzuca światło na zaciemniony obszar naszego doświadczenia. Być może kultury, być może wspólnoty. Ktoś obraża kogoś, ujawnia to, czego ten drugi nie widział. Zawinił, ale powiedział prawdę. Logicznie. Panie Jabłuszko, trzeba jeszcze dodać, że kobieta jest jak wino. Wolność. Wolność to jest bardzo ciekawe pojęcie. Tej naszej nieszczęsnej cywilizacji wolności jeszcze nie udało się dosięgnąć. Nie rozumiemy tego, czym wolność jest.
i na jakich prawach się opiera. Wolność jest zawsze od czegoś, a nie wolność do czegoś. Na najwyższym stopniu ewolucji zmienia się paradygmat. Traci na znaczeniu walka o przetrwanie, a zyskuje walka o dojrzewanie w prawdzie wszechświata. Więcej na ten temat mówię w filmie, który pojawił się na karcie u góry. Natomiast tutaj chciałbym powiedzieć, że wolność jest zawsze w tym układzie postrzegana i inaczej być nie może, gdy odzieramy nasze życie ze złudzeń. Jest to ta chwila, ten moment przełomowy, w którym dowiadujemy się czegoś, czego nie widzieliśmy wcześniej. Jestem wolny, moglibyśmy powiedzieć, od własnej głupoty, od zaciemnienia. Do tego także na drodze realizacji postulatów wolności potrzebne jest moralne zło. Żeby się rozwijać, to zło musi zostać zadane. Na drodze postępu kulturowego, na drodze wolności. Jeśli to zło nie jest wykorzystane w tym postępie, wróci, zatoczy koło, upomni nas i wywoła konflikty, tragedie, zbrodnie i wojny. Tego domaga się wolność. Świętość. Wszystkie te punkty, które wymieniam, są oczywiście ze sobą skorelowane. Łączą się wzajemnie, uzupełniają. Co mam na myśli pod pojęciem świętość? Jest to szacunek do prawdy. Prawda boli i nie musi się nikomu podobać. Prawda nie jest od podobania się. Nawet w tej świętości skrywa się jakieś ziarenko, jakaś drobinka etyki chrześcijańskiej, bo opiera się na cierpieniu. Jedynie człowiek ubezwłasnowolniony boi się cierpienia. Cierpienie tak naprawdę nie boli. Jeśli ktoś jest przygotowany do tego, żeby obcować ze świętością i z prawdą, to musi się liczyć z tym, że dowie się w końcu czegoś, co będzie dla niego nieprzyjemne i niewygodne. Ale to jest właśnie istota świętości. To jest sens istnienia. Świętość przez poszukiwanie prawdy. To jest główny cel życia. Gdy Państwo spojrzycie na swoje życie, to okaże się, że 10 lat temu wszyscy byliśmy głupcami oczywiście. Każdego dnia możemy się dowiedzieć czegoś, co oczywiście będzie nieprzyjemne dla nas samych, niewygodne. Ale będzie także wzmacniało nas, będzie nas podnosiło do góry i będzie jednoznacznie pozwalało nam głębiej, pełniej rozumieć istotę wszechświata. Wśród 11 rzeczy ważnych w życiu człowieka poczciwego jest także śmierć. Memento mori. Pamiętaj o śmierci. Kiedyś nas uczono. Co to tak naprawdę oznacza? Nikt tego nie wie. Nikt się temu nie przyjrzał do tej pory w ten właściwy sposób. My uciekamy od śmierci. Natomiast jak powiedzieliśmy przy okazji wolności i świętości, drogi do odkrywania prawdy, jeśli chcemy się rozwijać, musi dojść do jednego procesu. Śmierci ja. Ja, które nie walczy wówczas o przetrwanie, ale otwiera się na dojrzewanie w prawdzie wszechświata. To jest to główne założenie, gdy śmierć uczestniczy w naszym życiu. Nie jako szkoda, ale jako wartość doprowadzająca do oświecenia na najwyższym stopniu ewolucji, w którym się znajdujemy. Naszą wielką ułomnością, ułomnością tej cywilizacji jest to, że nie otwieramy się na zapłodnienie intelektualne i moralne.
cały czas jedynie ze sobą walczymy. Wówczas ta nieszczęsna śmierć, która chciałaby uczestniczyć w tym procesie, o którym tutaj mówię, wraca do nas pod postacią tragedii. Samotność. Z samotnością walczymy bardzo podobnie jak ze śmiercią. Boimy się samotności. Boimy się odrzucenia, a z tego powodu nie możemy rodzić prawdy. Prawda ma to do siebie, przede wszystkim, że gdy się ją wypowie, gdy się ujawni ludzkie dziejowe zaciemnienie, to człowiek nie może obawiać się odrzucenia. Ale jeśli odrzucenia się boi, jeśli boi się samotności, to prawda nie będzie się rodziła. Samotności nie można z naszego życia wyeliminować. Ludzie są najczęściej samotni właśnie w tłumie. Samotność jest złożona w idei wolności. Pamiętacie Państwo piosenkę Ryśka Ridla, kiedy śpiewa: samotność to taka straszna trwoga. Więcej mówię na ten temat w filmie właśnie o Ryśku Ridlu, który pojawił się na karcie u góry ekranu. Tutaj chciałbym jeszcze dodać, że każdy geniusz robi najlepszy pożytek z możliwych z samotności. Więcej chyba dodawać już nie muszę. Miłość. Miłość to wielki i niedoceniany dar. To, czy doceniamy istotę miłości, czy zgłębiliśmy ją jako cywilizacja, niech zaświadczy fakt, że w ostatnich dekadach jesteśmy w takim stanie, że nasuwa się jedno stwierdzenie. Patetycznie marnotrawimy miłość i w ogóle jej nawet nie rozumiemy. Miłość niewiele ma wspólnego z pożądaniem. Niewłaściwie traktujemy istotę miłości. Słusznie powiedział Nietzsche, że miłość jest niewielkim nadmiarem przyjaźń. To jest droga, którą wspólnie przeżywamy, odkrywając zawsze tylko to, co jest jeszcze nieodkryte. Kiedy jesteś w związku, który jednego dnia przeżywa jakieś wzniosłe chwile, a następnego dnia dziwi się, dlaczego zaczyna się to wszystko sypać i walić, to oznacza to, że nie byłeś, nie byłaś na drodze miłości. Każdy dzień zaczyna się od jednej rzeczy, od ponownego poszukiwania miłości. W każdej chwili ginie to, co zostało już przez miłość odkryte. Miłość jest ciągłą drogą i odwagą do tego, żeby tą drogą kroczyć, nie obawiając się samotności. Jeśli miłość boi się samotności, to nic wspólnego z miłością mieć nie może. Twórczy niepokój. Bardzo ciekawe zagadnienie. Wielu ludzi na model życia wybiera poszukiwanie harmonii, bezpieczeństwa i spokoju. Robią sobie w ten sposób krzywdę. Bo żebyśmy mogli się zarówno przyjaźnić, jak i kochać, a także poszukiwać wspólnie prawdy. Bo mówimy tutaj o czymś, co jest poczciwe i co jest szlachetne. Twórczy niepokój jest do tego niezbędny. W zasadzie więcej mówić nie trzeba. Wszystko, co szuka harmonii, bezpieczeństwa i spokoju, pozostaje w jakimś sensie, w jakimś stopniu mentalnie martwe.
dlatego że dobro jest w trakcie powstawania. Wartości są w trakcie powstawania. Jeśli zgodzisz się z tym, że jeszcze w dalszym ciągu wielu rzeczy nie widzimy, bo tak wolno się rozwijamy jako cywilizacja, to poszukiwanie spokoju jest czymś niedorzecznym. I druga rzecz. Zawsze pojawią się ludzie. Obojętnie, gdzie byśmy ich nie chcieli na kartach historii szukać, ale weźmy takiego Giordano Bruno na przykład, który przychodzi i podpala zaciemniony obszar kościelnego obłędu. I weźmy na przykład takiego Einsteina, prawda, który przychodzi i burzy ten model fizyki newtonowskiej. Podobnie zresztą jak zrobił to Niels Bohr. Wywrócili świat do góry nogami. Zawsze będzie i zawsze musi tak być, że twórczy niepokój będzie uczestniczył w procesie kulturowego postępu, albo tego postępu nigdy nie będzie. Moralne zło. Co to takiego jest, to moralne zło? Kiedyś przyznam, a zajmuję się badaniem problemu zła od wielu lat. Kiedyś sam się tego bałem. Patrzyłem inaczej na dobro. Ale we wszystkich tych punktach do tej pory, o których opowiadam, proces rodzenia prawdy, wolności, uczestniczy moralne zło. To jest dotyk. W staropolskim języku miłować oznacza dotykać. Oczywiście, że chodziło o dotyk ciała, miłować, pieścić, przytulać i tak dalej. Ale z drugiej strony dotykać, dotknąć kogoś do żywego, otworzyć go na jego zaciemnienie. W tym znaczeniu chciałbym, żebyśmy się oswajali z moralnym złem, które nie jest żadną formą narcyzmu ani innej wymyślonej na potrzeby tej fałszywej obecnej psychologii destruktywnym, nawet powiedziałbym, zajęciem. To jest moralne zło. Jest nam potrzebne, żebyśmy się rozwijali. Jeśli moralne zło zostaje przez nas wyparte, jeśli potrzebujemy tylko sympatii, harmonii i bezpieczeństwa i boimy się powiedzieć czegokolwiek, co mogłoby kogoś urazić, to liczmy się z tym, że to niewykorzystane zło, o którym wspominałem wcześniej, wróci pod postacią zła destruktywnego. Jedzenie. Wcześniej było trochę o winie, no to teraz trochę o jedzeniu. Ten punkt jest w zasadzie troszkę subiektywny, ale postaram się go zobiektywizować jak najlepiej, jak najbardziej będzie to możliwe. Przedstawiając parę dosłownie produktów, które powinny się znaleźć w każdym domu. Chleb, oliwa z oliwek, cebula, czosnek, pomidor, kurczak, dużo ziół, jajka i oczywiście do tego woda. Było wcześniej in vino veritas, in aqua sanitas, w wodzie zdrowia. Myślę, że te produkty oczywiście można poszerzać w lewo, w prawo. Dodałbym jeszcze do tego oczywiście sery, bo akurat bardzo lubię francuskie czy włoskie sery. Są przepyszne i do wina też idealnie smakują. Ale jest to lista takich produktów, którymi człowiek naje się. Są pyszne, są smaczne i nie uczynią mu te produkty szkody. Oczywiście, jeśli będzie jadł też jabłka.
Jabłko z wieczora i nie potrzeba doktora. Na końcu jest papieros. Nie chodzi mi o zwykłego papierosa palonego sobie gdzieś tam na balkoniku. Papieros po seksie. Wiem, że palenie jest niezdrowe i liczę się z krytyką z Państwa strony. Kiedyś jako młody chłopak oglądałem się francuskiego kina egzystencjalnego i czasami jeszcze wracam do tego kina moralnego niepokoju. Tam para, spędziwszy ze sobą upojną noc, czy czasem jakieś godziny w tym uścisku erotycznym, gdzie to łóżko jest wymiętolone, że tak to ujmę już kolokwialnie, oni leżą, przytulają się, palą bardzo często jednego papierosa razem. I mają jeszcze chęć, żeby rozmawiać ze sobą. W zasadzie to, że poszli do łóżka, już nie było tak ważne. Ważne było to, co ich jeszcze łączy. Jaka miłość ich zespoliła. Co tam się dzieje w tej płaszczyźnie ich duchowości. Kiedy rozstrzygają, kiedy zadają pytania, są nadzy. Kiedyś nagość w kinie przecież była czymś normalnym, naturalnym. Pamiętam, że spoglądam na kobiece piersi, na takich filmach, czy nawet gołe łono. I nie patrzę na to w kategorii jakiegoś pożądania. Oni odwracają całkowicie od tego uwagę. Skupiają się na sprawach, jako że oczywiście seks też mieści się w założeniu życia w ogóle. Ja tego nie neguję. To nie jest tak, że ja tutaj jakieś będę farmazony duchowe jedynie opowiadał. Ale tych ludzi coś jeszcze głębokiego łączyło. Coś pięknego, coś fantastycznego. Rozmawiają, są ciekawi, cały czas czegoś szukają, są szczęśliwi. Być może nawet wówczas, kiedy nic nie mają albo mają mało. A my? My przestaliśmy już nawet ze sobą rozmawiać. Wybrałem 11 rzeczy z życia człowieka poczciwego. Oczywiście przedstawiłem je tylko skrótowo. Tych rzeczy jest cała paleta, cała gama. W zasadzie całą dobę można by było o tym opowiadać. Napiszcie Państwo w komentarzu, co jeszcze Wy uważacie, że powinno się na takiej, powiedzmy, podstawowej liście znaleźć. Bardzo jestem ciekaw. Jeśli natomiast chciałbyś się dowiedzieć więcej w kwestii tego, o czym tutaj mówiłem w tym filmie, chciałbym zaprosić Ciebie do zapoznania się z moją książką Raj Utracony, która nosi taki poboczny tytuł 1111 prawd człowieka wolnego od złudzeń. Link do księgarni w atrakcyjnej cenie znajdziesz w opisie. Serdecznie dziękuję za uwagę i pozdrawiam.